To jest tak zwany No, test. Sepertyny ulubione MC-ka. Tak zwany test psychopaty na pilotażu, na serpentyna. Ale to będzie najlepszy moment i tyle, dobra. I za Segedynem jesteśmy, to dalej tak 73 mamy tutaj. No to niezłe 70, jak ja z tyłu mam prawie 80 i nie nie, mogę dogonić. czyli nadgańcza spokojnie, tak tutaj wolę na 70 poruszać. Nie chcę przyspieszyć do końca, bo to tak jest 50. Ja chyba to 90. No spoko. Siema. Jak tam Matix? Gdzieś po drodze wskoczysz do nas? No, podepnę się, tylko dajcie chwilę. A gdzie jesteście? No. Za Segedynem. Możesz pójść do Klagenfurt, się ustawić już tam powoli. No, to się ustawię w, w Klagenfurcie, kurde. Właśnie miałem mówić, tam się akurat tam się ustawię, bo później będą Serpentyny. O ja pierdziele. Kubo, wiesz co jest związane z Serpentynami? Ja wiem! Nie musisz mi tego przypominać. Jak to śmieje. A przypomnij ci MMA. Uwaga na przejazd kolejowy. Co? Przypomnij ci MMA na serpentynach? Bubek. Oj, to ty, Kubuś, nie wiesz o czym mówię. Czekaj, Matix. Mów psychopata. Ty już jak coś jest złączony z całą resztą, jedziemy 70. Dalej 70 trzymam, dobra, mów Matix. Na serpentynie wylatujesz na bok. Siema. Cześć, Siemziak. Siema. Nie, Michał, chyba wiesz o czym ja mówię. Ksiądz. Maga, ostro zakręt w prawo, później w lewo. Nie ma tu księdza. Toż to kurde menda. Wykopała mnie z serwera. Matix live. A, spoko. Właśnie miałem się pytać, czy jest live. Widząc, że ja siedzę, to zapewne wie, że już od razu będzie. Maka hamulce na pola, zgaduję. Nie. Już zmieniłem to. Na 99%. Nie, ja. Nie. Mam tak na 1/4. Spokojnie, ja się cieszę, że mam na 100%, bo właśnie Kuba mi cofnął milimetr. Milimetr miałem do ciebie? Nie, cofnął cię tak o milimetr dobry do tyłu. Maka, ale zwiększam do 80. Bez takich mi tu hamowań, co nie? Jak ja sobie ustawiam kierownicę. Bez tym, ja sobie odkręcam i poprawiam kierownicę, ja patrzę na ten... Ale słuchaj, Daszek, fajne. Czy masz kierownicę, żeby... Jak nie masz biurka, a ty wjeżdżasz i tak wyskakuje ci. Tak, co nie? Trzymasz kierownicę, a to ten... Cała baza się kręci, co nie? Tak, a jak zdejrę się? Bez. Kuba, jakieś problemy czy co? Brak cię miota trochę? Nie. Kuba ma dobry ping, 285. Kurde pani, Moko, a ty co to tak lecisz lewo, prawo? Trzymaj się jeden. Bo chcę trochę chcę zrzucić prędkości, bo nie chcę hamować, a tego. No możesz. Dystansu nie trzymasz. Wiktor. Mi raz załatwiam od 22, a do 23 nie skończyć. Jakby taki na serpentynach pani dała powiadomienie, czy tam pan dał powiadomienie z Team, to bym się zabił. No tak, bo jak kiedy w TS-ie masz tych załączonych i ci się wyświetla okienko powiadomienia i ci na pulpit wywala. No. No tak, tak. Coś wiem, bo mam. A, wkręcamy w prawo teraz na ślimaka. Ej, ma ktoś już to nowe DLC? Tu w prawo powinniśmy skręcić. Ty na ślimaku. Źle pojechałeś. Nie, dobrze. Na ślimaka i później przez pasz, później na dół. Prawo. Dobra, jedziemy tak to samo, inaczej pojedziemy trochę. Na pierwszym zjeździe w prawo mieliśmy zjechać. Dobra, jedziemy. Lekka zmiana 200. Dawaj na kolejnego ślimaka, aż tam dojedziemy w końcu. O, właśnie, dobry pomysł. A, już przejechał. Ale możemy zrobić coś takiego, że... A wiesz, jedziemy prosto, drogę w końcu. Że możemy coś takiego zrobić, że na każdym ślimaku będziemy skręcać tylko. No bo teraz to w ogóle... Ciekawe, gdzie dojedziemy. Teraz właśnie wyjedziemy kompletnie. 9-0. Żeby się okazało, że zaraz wyjedziemy na Black Sea, a nie wchani wszyscy tu mają. Tak jak dobra, mówię, to... Teopata, jedź, cisnę. Bo chcę nie, żebyś tam za daleko nie pojechał prosto. Nie, spokojnie, idziemy przez pać, tak, mam nas ustawione. Jak coś, to cię wypuszczę.
spoko, ja tu cisnę 110 już za chłopakami. Żeby dogonić. To jak będziemy przejść? Wyjeżdżam ich dogonić, no to goni. Jest! Go! Co? O Jezus, 10 klatek. A ja mam 10 FPS-ów w tym. Kto ma? Moko. Westerzyń? Więc zawsze uważaj na czego mamy. Ale on jedzie płynnie. Przecież... Ale FPS-y. No ale właśnie wiesz. No ja wiem, no ale tak siak byś powinien siekać jakoś, wiesz, dziwnie, ale jedziesz no, normalnie. No mam 16 FPS-ów, tak? Nie, dobra, więc... widzę, twoje koła takie trochę się dziwnie zachowują. Aha. Jakoś za szybko się kręcą do prędkości. Dobra, ja Kuba tam... Kuba, podganiasz? Tak, już wyjechałem w tunel. Wjeżdżam do kolejnego. Dobra, dobra, to ja ci zrobię miejsce już. Więc dawaj od razu lewy, jak nie zobaczysz, i dawaj od razu na prawo. Widzę cię, widzę. A zmniejszamy prędkość do 80? Ja cały czas jechałem 80. Właśnie. Jak to mówi, jak to powiedział szef Pałęski jednej, już cię wyprzedzam w głowie. Dawaj, dawaj, robię ci odstęp. Zwiększam do 9.0. Zjadę na lewo. To my dopiero w peczu będziemy nawracać? Tak. Będziemy zawracać? Gdzie prosto idziemy, normalnie. A tu się nie liczy różnica kilometrów? No, normalnie jedziemy, jak on ma poustawione. Dawaj, dawaj, zjeżdżaj. No i najwyżej zawrócimy. Skręcamy w prawo na pecz. Kubek 80, tak? Tam. A, teraz 9.0 jest już. Okej, to mam 9.0 ustawione. Tak uważajcie na tym wjeździe. Ja tam sto jechałem. Tylko szkoda, że po trawniku leciałeś. Co ja? No ty, chciałeś po trawniku. Żeby wam tylko zupa się nie skończyła po drodze, jakbyś jechał 100-110. Nie jeździ się po drodze. Trzeba trochę kurzu narobić. No oczywiście, że po trawce. Bo pamiętasz szereg kilkanaś? Znaczy, po trawce nie prowadzi konwoju. Dobra, prędkość zmieszamy już do miastowej, czyli 50. Ty psychopata widziałeś tu osobę? Nie zwróciłem uwagi, nie zwróciłem. Nie, no tak. To jest taka gałeczka, więc zapeczyłem ręko i poszło. Kuba? No? Jedziemy po konwoju na Kirkenes znowu? Poszalałeś? Ja mam 3000 do robienia jeszcze. Tam! Gościu, masz cały miesiąc na to. No, okay, nie. Pusz. Nie. O kurwa! Dobrze! Ty, Daszek. Co? Co się stało, Moko? Panowie, jak coś tył konwoju, wypadek na rondzie. Stanęliśmy. Nie, jadę 50, no to spokojnie, możecie tam nadgonić. Mogę, to też jest odpalanie. O, barierę zahaczyłem. No, zaklinowali się chłopacy na rondzie, bo za bardzo chcieli ściąć. Właśnie, nie, on chyba nie chciał ścinać, on chciał bardzo tak naokoło wziąć. Bo no, przywalił o prawą stronę, co nie? Ronda. Nie, to zostawał prędkości do ronda. Znaczy, ja jakby walnąłem w barierę. Czyli za szybko, że się jechał, jak zwalniałeś barierkę. Ale ja skręcamy nie w prawo. Może. Może, bo się widziałem, że przyspieszałeś do mnie. No. Ja nie przyspieszałem. I w ogóle, Moko, z którego to pasa się skręca w lewo na rondzie? Właśnie, to było dobre. Ale Hubert to samo zrobił. Lewego pasa, skręcił na rondo, jeszcze... To było ciekawe, nagranie. Ale nie, to skręcamy w lewo. Wiedziałem, jaka trasa jest, bo a czemu ja nie w prawo? Mapy. W lewo jest. Aha. No i też trzeba próbować teraz. Aha, to mnie dalej w prawo, czyli ja mam gdzieś na pineskę. Zapraszam całą mapę. Pineski są ustawione, panowie. Wubek, jest duża ta stacja, to byśmy usunęli tą pineskę jedną może. Właśnie trochę niepewne ta stacja, jest trochę za mała. Po drodze są stacje benzynowe. Tak. No nie, właśnie, bo barierki mam kuć w ostatni dalej. Dobra, idziemy dalej. Następny się zatrzymamy. Cześć, Sosu. Dobra.
bo wiesz, bo tak to... Dobra, hamuję i sobie usuńcie te pineski. O dobra, moja się jednak ogarnęła już. Jak tu się zmieści, Teścion? Świetnie! Wiktor, jak to zrobiłeś? No bubek się tu zatrzymał. No żebyście sobie pineski usunęli. Macie zrobione? Ja zjechałem na stację. Ja zjechałem na stację tak jak było mówione. Ja hamowałem na barierkach. No mówię, że tu miejsca nie ma na tej stacji, dlatego barierki zahaczyłem po prawej. Kuba, bo ci naczepy podrzuca. Dobra, bubek, już jedź. Już? Dobra. Jedź, bubek, jedź, bo na końcu... Nie komentuję tego. Dobra, jestem już. My jesteśmy już za Peczą. Tył wyjechał ze stacji. Okej. Prędko 70. Ty chyba tylko byłeś tej stacji, nie żeby coś... Nie, Kuba był końcówką naczepy. Który serwer? Dwójka. Dwójka. Spoko. Kuba, dawaj gazu tam trochę, podgoni chłopaków. Nie. Moko. Czy dam? Nie. Lecisz po konwoju Igmana? Mówiłem, że tak. A Moko ma wrócić na swoje miejsce, czy nie tak w ogóle? Nie, ja już zostanę tutaj, nie będę już... A tu bardziej do pilota, bo ja się pytałem co nie. No ale już tam, wiesz... A dobra, na konwoju się nie wyprzedza, nie? Znaczy, to też od ciebie zależy, czy chcesz... Jeśli pozwolę, to wyprzedzisz, a na razie nie, bo to lądówki są same, będzie ciężko. Dobra. Znaczy nie, ja tu mogę zostać, nie? No ja się tylko podepnę i na was będę czekał. Tylko czy jeszcze dalej chcę jechać tam. Gdzie? No na tej pozycji co jest. Kuba uważaj jak coś, bo ostry zakręt w prawo, no to dobra. Jak coś tam uważaj Kuba. To ja tu zostanę. Tak informacyjnie się tylko pytając, nie? Tył się złączył jak coś. Okej, dalej 70. Tył wyjechał z tego swego zakrętu. Dobra, dalej 70 trzymał. Panowie, ile wy macie ton, Junior Kite, dwa na końcu? 9. Ja mam 4. Ja mam 4. 12. Bo tego odstajecie trochę, bo dlatego się wolałem zapytać. Nie, proszę, bo pojechałem przede mną. A co się stało, Matix? Nie mogę zalogować się na ten... na serwer. Czemu? No z bana. Nie. Może, nie wiem. Nie wiem, wywala mnie. Tak, wywala mnie. No to zresztą. Za to. Skręcamy w prawo. Jest. Co tu się stało? Co? Nic się nie stało. Co? No to skręcamy, no nie? Cicho, Moko, co tam się stało? Kuba. Nie, nic! Kuba na zakręcie przywalił w Moko, więc spokojnie, już. Dobra, dalej się już trzymam, nie zatrzymuje się. Nie zatrzymuj się, nie ma sensu, jedziemy dalej. Jedziemy, nie, ja już cię dogoniłem, Dasek, mniej więcej. Już cię mam na między 150, więc. Trochę Dasek. Tylko. Ej, słuchaj, do pana ja nie walnąłem. A ile my mamy jechać na godzinę? 70. Lądówka. Nie słyszę. W lewo skręcamy. Po prostu zamiast zredukować bieg biegłem wstecz. Panowie, możecie na razie nie mówić, bo chcę się dowiedzieć jaka prędkość jest. 70 na lądówkę przez zakręcie 40-50. Mhm. No, przyspieszamy do 80. Dobra. O, widzę Reksio na tym. Przyszedł na poczekalnię. Co? Reksio jest na poczekalni. Reksio? No. Osad. Z kofików. Już idę. Depnij gazu. Daję gazu, kudę tak. Dobra, 8-0 mam. Nie bez pana czy co? Moko, co się z tobą dzieje? Nic. Więc czemu jechałeś? Już idę. Z jakiejś
A spokojnie, Kuba, ty nigdzie nie siadł do tego do Reksia, niech Nedek pójdzie, bo Reksia tam ci. A już poszedł Reksia, spokojnie. Poszedł sobie? Tak, poszedł, no. A ty masz Wiktor Krona? Uwaga, przyjazd kolejowy. Otwarty, zamknięty? Otwarty jest. Otwarty jest teraz, żeby przejść szybciej. On się chyba nie zamyka. No w nim mów nie każe. Każe się zamyka w takim czasie. Nie, nie każdy. Nie każdy. Ale ten się zamyka. Te są właśnie chyba nieaktywne z tego co pamiętam. Co? Jak gdzie są nieaktywne? Właśnie te są chyba nieaktywne tutaj. No też tak właśnie myślałem. W Polsce są chyba wszystkie aktywne. W Polsce tak, zgadza się, bo sam robię modyfikację Polski, no to wiem jak to tam wszystkie są aktywne. Aha. Panowie, żebyście nie przeskoczyli tego za bardzo. To gaz w podłogę, co nie? 110. Tak, 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 zgadza się. Jak ale mały. Później wylatujecie przez sufit. Panowie... Ja to nie wziąłem, a moko dalej dogoniam. Pan Nosacz, jaka prędkość masz? 9.0. Weź tam depnij do 110. Ja mam 8.0, trzymam. Bo wiesz, bo widzę, że sport... Czy na marchewkach? No bo tył się tak trochę... To fajnie. Depnijcie tam panowie z tyłu. No widzisz. Kurde, farming truck simulator. Co? Ej, panowie. Po trawce to można jeździć przecież. Każdy dobry kierowca o tym wie. Mówię to dla osób pełnoletnich oczywiście. Znaczy... Okay. Niepełnoletnia osoba też wie. Ale nie chcę wyjaśnić. No to nie, wyjaśnij. Prawda w sensie no. No... No... Żeby ja nie zakłócił mnie po polityce. No, prawda. Trawka, czyli tak zwane słowo, które nazywa, zaczyna się na M, a kończy na A. Marycha. Nie, bo chodziło mi o palenie książek, albo koniczyny. Dokładnie. Jak jedziesz po trawce, to tlenu by za mało. A co, jechałeś już? Nie, ale nie mam zamiaru. Ale go skręcamy? Tak, chyba rowerem jechał. O kurde. Tylko ty naprawdę nie widzisz na mapie, że są zakręty? Nie. Ja nie patrzę na mapę, bo ja mam wyłączoną. No to włącz sobie ją może jednak, wiesz? A czemu? No bo zaskoczony jesteś co każde skrzyżowanie. No dobra. Każde skrzyżowanie. To ty się śmiej, ale jak ja się... Rek się obu w sprawie konwoju, ale już nie. Jak coś z pierwszego zakrętu tył wyjechał. Trzymamy się w miarę. Ta, znów w lewo skręcamy. Tył się trzyma w miarę w kupie. Więc jest raczej do... No ja tylko byłam 30. No to naprawdę. Nie no, żartuję, stówkę trzymam. Moko, a ten lewy pas co miał znaczyć? No właśnie, bo widziałem, Moko, lewy. Dobra, 8-0. To, no właśnie. Do Daszka. Tak, to zaraz, jak ci da po hamulcach, to... Nie, doszli. Panowie, nie dawajcie po hamulcach sobie, to jest konwój firmowy, przyjacielski. Więc proszę, bez takich rzeczy. Ale przypomnijcie sobie, jaką ja mam siłę hamulców ustawioną. Ja 300%. Minimum. Jeszcze ja mam minimum, więc moje... Ten, jak depnę w hamulec, to wiecie, to wy bez problemu wyhamujecie tak naprawdę. No bo jak jeździsz manem, to się dziwić. Ale ja w każdym razie nawet tak jeżdżę. Ja nie wiem, jak wy możecie jeździć z maksymalnymi, co po niektórzy. Bubek, podawajmy może przez CB radio informacje, bo na tym spiku trochę głośno. Nie wiem, czy jest sens dawać hamowanie na minimum, bo jakby coś się stało, to jest ciężko wyhamować, strasznie. No ale bardziej realnie jest przynajmniej.
No, to prawda, bo nie... Znaczy, jak masz najsilniejszą siłę hamowania, chcesz trochę zrzucić kilometrów na godzinę, to musisz tak tylko nacisnąć i później... Widzisz, a ja całego hamulca używam. 9-0 z przejścia. Mhm. To albo może albo słuchawki, albo ustawienia. Nie, po... Właśnie, A jakie słuchawki masz tak z ciekawości? Nie wiem. A. Bo zamówiłem dopiero. Ale jakie sobie zamówiłeś? Ale ty chcesz jeden. O, a. Kawie. No chyba tak będzie dopiero. Ale no, to będzie cię lepiej słychać. Kubuś, Kubuś, bo jak tak dalej będziesz spał na zakrętach, to w barierkę wlecisz. Jak ja ten, słuchawki sięgałem. Co musiałeś sprawdzić, jakie masz? Witamy, Mountly. Welcome to Oster. I cyk, zjazd na lampę. Tak jeszcze wracając na chwilę do tej siły hamowania na maksa, jak jest ustawiona. To przecież jak wciśniesz hamulec do końca, to hamujesz tak szybciej tak naprawdę niż osobówki. Dokładnie. To nie ma sensu żadnego. Taka ciekawostka, kolego, dla ciebie. Że nie, ja aktualnie mam na maksa, tylko jest jedno ale, że jak wciśniesz na maksa hamulec i przytrzymasz go, ciężarówka dalej hamuje, choć dajesz gazu. Taki problem tak. ETS-a. Mhm. To wiem. Tył miał wypadek, jak ktoś Kuba stoi. Okej, dobra, rozkręcamy w lewo. Nie w prawo? No u mnie też prowadzi w prawo. W lewo, w lewo, w lewo. U mnie też, u mnie w lewo. Panowie zapomnieliście usunąć drugiej pineski, bo druga pineska była wcześniej. A, bo skrócić znak ewentualnie. A ten tam co zrobił? Kuba, jesteś, bo stoisz u mnie. Panowie, słuchajcie, halo. Kliknęło mnie? No, chyba tak właśnie. Nie, bo ja cię nie widzę jeszcze, no. Wywaliło mnie tam. Panowie, to pilot stara się dojechać. Przyspieszam do 110. Na ślimaku w lewo, zgadza się? Tak. Okej, to ja już przyspieszam. Do nosacza mam 490 km. Uwaga, na parking zjeżdżamy. 490 km, bardzo mnie. Kubek, jest to generalnie jednak moim zdaniem lepiej, żebyś tutaj podawał informację. No bo jednak, nie wiem, przynajmniej wiem, że tam kogoś, nie wiem, ten ktoś jest za daleko już na tabing, ci nie słyszy w ogóle, więc... Okej, dobra, to tutaj. Generalnie taka bardziej moja sugestia, co nie? Wiem, no tego wolę tutaj, dobra, zmiana pilota tutaj występuje. Psychobata teraz sobie jedziesz pierwszy, ja jadę ostatni. Teraz chyba tak przed chwilą właśnie był problem, co nie? Taki... No Cybira, to tylko wolę na TeamSpeaku to przekładać i tyle. No tak, bo wiesz, generalnie... Okay. Słucham. Czekaj, powtórz. Kliknęło cię serwera? Nie, czemu? Nie. Ja już Bubek do was dolatuję, zjeżdżam na ten... Na parking, no na prawej stronie jest parking, dobra. Spokojnie, Mokowik, to się... To jest collision, uważajcie, co wy wyprawiacie. Dobra, jedziesz. Dobra, Mako, to co teraz przede mną wrócisz, tak jak było ustawienie, jak już jesteśmy na parkingu? Dobra, no jedziesz, Wiktor. Czyli co, ja prowadzę, teraz czy jak? Ty prowadzisz, a ja jestem na końcu. Okej, ale... Ile jest przerwy? Ale chwila, co tu się dzieje? Chwila przerwy jest tylko na zmianę pilota. Właśnie, powinniśmy z lewej, na lewą stronę zjechać, nie? Bo tam był parking przecież. Kiedyś zwiększony miejsce. A. Dobra, jedźcie. O kurde, to my trzymacie kolejność, tak? Trzymacie kolejność, jedź poko. Dobra, to ja na początek, jadę, żeby wszyscy wyjechali 60. Okej, przyjął. Dzięki. 60 zapięte, panowie. No.
kto jedzie za mną jako druga osoba? Mam smoko z tyłu, później doszek jest. Wyjechałem przed chwilą, prędkość 60 po wyjeździe. Dobra, zwiększamy do 90, do 80. Przyjął. Dobra, jeżeli wszystko jest dobrze, no to dajemy 90. Ile? Jeszcze raz? 90. A, dobra, dzięki. Lewy pas, bo na prawo jest jazda gras, więc jedziemy środkiem. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Panowie, zwężka do dwóch pasów, jak coś? Podów. 90. Tak, 9-0 jest. A jakiś konwój chyba jedzie. Spokojnie, mniej tych moko rozmów niepotrzebnych. Mhm. No wszystko widzimy, co? Zgadza się, ja tu z przodu mam podgląd na wszystko. Tego ziomka z kontry, to go laguje, co nie? Nie to, że coś mu jest, tak? Tak, laguje go. Dobra, wolałem się upewnić. Już go kikło. Pilot końcowy się dołączył. Prędkość 9-0. Tak, 9-0, zgadza się. A bo ktoś się dołącza, tak? Tak, już dołączyłem, spokojnie, możesz przyspieszyć. Prosta droga jest. Tak, ja. Znaczy spokojnie, 9-0 jest dalej ustawione, bo nie. Jak chcesz zdążyć na 22, to przyspiesz. Mówisz? Przyspiesz teraz, bo jest prosta droga. Dobra, no to do 110, panowie. Aha, czyli ja nie. Już za grazem jesteśmy, Kuba. Musisz na 22 wyjść, czy co? No, mam sprawę do załatwienia. A, dobra. Tylko tak pytam, czy musisz kończyć po prostu. Dostałem zgodę od Bubka, no to mu przyspieszymy. A przodkiem ktoś tam nie goni z tyłu? Kubuś chyba. To, no właśnie. To tam jakoś taka... No to 90, panowie. Że podgonił. Nic nie mówicie, że ktoś goni, więc spoko. Mówimy 4 razy, że ktoś mi przerywa. Dobra, no. Spoko, 9-0 trzymamy. A jak daleko jesteś, Kuba? Tory tam w ogóle za to, no ale naprawdę, nie dotarło do mnie. Dosyć daleko, Kuba, jest dobra, spokojnie. Jedziemy prosto, 9-0. On 110, to da, on dołączy spokojnie. Wiem, tylko wiesz, jak będziesz go miał na tabie, to daj mi info. Jesteśmy na wysokości Klagenfurt teraz. No ja też jestem na wysokości Klagenfurt. To gdzieś blisko jesteś. A przejechałeś już stację? Ja, no właśnie do ptaków dopiero. No to jesteś niedaleko, to my dopiero słucham. Trzymaj się swojego paca, nie latasz lewo-prawo bez przerwy. Co? Patrz, że jakiś slalomem. A trzymam się, będziesz cały czas prawego. No nie. Jak nie? No nie. Tak. No może przed chwilą tylko zjechałem, no ale co? No nie, no to kilka razy było. Już tak od początku konwoju widziałem, co nie? Że tak no latasz trochę. No to dobra, no to niech ci będzie. Postaraj się trzymać ten, wiesz. Dobra. Pas. Mhm. Tu chodzi bardziej, jakby ktoś jechał, co nie? Żebyś dobra, jechał niego. Dobra, wiem, rozumiem, dzięki. Kuba, jak tam widzisz tą osobę, co ma doganiać, czy Kubu nie? Jeszcze nie widzę, spokojnie. Dam ci znać.
Okej, okej, dzięki za informację. Przyjął. A wy coś tam psychopata wiecie, kiedy multi wchodzi? Jeden wersja tego, 1.37 już multi? Nie wiem, ale jak coś skręcamy tutaj w prawo, więc... A, w prawo skręt jest, no. Tak myślałem, że w tym tygodniu BSH event dochodzi w otro. A to nie powinno za bardzo przeszkodzić. Wypadek, co tam się na co się stało? Spoko, ja poczekam na ciebie, jedź. Jedź. Z eventami na World of Tracks nie ma problemu. Zmniejszę prędkość do 70. A wiesz, że będą po prostu białe firanki zamiast tych naczep właściwych. No. Chyba słyszałeś? Daj prędkość do 70 na razie. Bubek. Wypadek był z tyłu. Dostałem telefon właśnie od Orlenu. No dobra, spoko, to stacja benzynowa. Daj mi się zmiana. Ale to chwila, bo tu nie ma stacji, musimy, tu zjeżdżamy. Yes! Ale jest tam na górze stacja benzynowa, spokojnie. Okej, sorry Bubek, że tak wyszło, poduczymy się jeszcze kiedyś. Spoko, Kuba, dobra, jest zajęty, kto tu jest wolny? Ja jestem. Dobra, Kuba, jesteś, a w grze czy nie w grze? Ty nadgajasz, nie? Dobra. Czyli my tu zjeżdżamy czy nie? Zjeżdżamy i na parkingu robimy przerwę chwilę. Weź, jak też możesz jechać prosto, nie ma problemu. A, jest bariera, dobra. No ja wszystkich już, ja wszystkich z tyłu mam, to na parkingu zmianę robimy kolejną. Okej. Bubek, ja jeszcze raz bardzo przepraszam, że tak sytuacja wyszła. No, myślałem, że dojadę do końca, bo myślałem, że telefonu nie dostanę. O, spokojnie. No, ale wiesz, jak to jest, praca na Orlenie. Tak samo u mnie to samo jest na szpitalu, to cicho. Też telefony dostaję. No właśnie. Nie wiem, to jest. A to ja przy COVID-ach jest tak, że często telefon się dostaje. Panowie, ja 80 jadę. Doganiajcie na spokojnie. Kuba i nosacz dogonili mnie z tyłu, to my zmiany zrobimy już na stacji benzynowej. Dobra, no to tak jak widzę tą stację, więc spoko. Znaczy, no widzę, na mapie. Wszyscy dogonili, to 8-0 zapinamy. 8-0 zapinamy do stacji, już tak pojedziemy. Bubek, mogę prosić o opinię tymczasową? Taką? Spokojnie, ja ci napiszę. A, okej. Okay. Tylko poczekaj, Kuba mi się zatrzyma, to ci Kuba da ci pilota już na TS-ie. Dobra. Tylko się zatrzymamy, co? Żebyś na spokojnie się zatrzymał, Kuba. Zgadza się. Przód już zjeżdża na stację. Okej, przyjął. Panowie, to mogę tak minutkę za dwóch? Tak, spokojnie, tak muszę szybko po jakieś picie pójść jeszcze. Pójdę sobie do wódce. Spokojnie, stacja jest mała jak coś, ale się pomieścimy raczej. Dobra, to ja tu zaoszczędzę trochę miejsca. Jakby na waszym... zatankujcie wreczego. Moko, najlepiej na trawniku. Mówisz! Tankujemy wreczego, co? Tu tankowanie jest. Już ci dałem. No to dziękuję za chociaż tyle, że mogę popilotować trochę. Bubek, dzięki za możliwość prowadzenia. To za dużo. I życzę ogólnie szerokości przyczepności na dalszym drodze konwoju. Dzięki miłej pracy. Bubek, to tam się zgadamy co i jak na Messengerze, okej? Okay? No, spokojnie. Okej, okay, dzięki jeszcze raz za wszystko. No, za to, spoko. Że miałem okazję. Trzymaj się, bajo. Wszyscy? Dobra, ja już poczekam na zewnątrz. Jest możliwość jeszcze zatankowanie, pamiętajcie teraz. Rangę pilot mam już nadaną jak coś, więc spokojnie. A, ja już widziałem, więc spokojnie, mam pogląd na monitor. Wiktor, wiesz, ale mogę się trochę ode mnie odsunąć, a nie mnie teraz przycinać do lampy. Tam zatankujcie wreczego, bo to są supertyny teraz. Tankujcie. Dobra, zatankuję się. Pozwolicie jeszcze 2 minutki? Dobra, spokojnie, tak muszę się napić. Okej. Oko, jakie manewry. Jadę się zatankować.
To zadzwonkuję, to niech dojedzie do mnie, do przodu. I to jest tak nieco. To kolejność taka sama być? No tak, ja ci tu miejsce zostawiam, jak coś, Mako. A, dobra. Wróćmy na swoje. Walnęła. A ja mogę przede mnie wierzę. Dobra, dzięki. Jakuba, zamykasz? Jestem. Dobra, spoko się, poczekam na Kubę, bo Kuba zamyka. Już? To jedziemy dalej. I podgórka, 6 km na godzinę. Ile? 6, Renault. Ile? Mam 6 km na godzinę teraz. 6? No. 1,25. Ile ty masz ton? 16. 16? No. A można, trzeba było do 15. Mi się tempo ma. Ale mi nie zarazło nic do 15, widziałem 16 najbliższe. Sorry, Laszek. No, już przyspieszam. Ja tam jadę 2 na godzinę, to mi nie przeszkadza. Ale idziemy do przodu już. Ej, jak coś to no jest. No da, paparazzi jest po prawej stronie. Gdzie jesteś? Ty, Matix, Matix. Jaka prędkość? No. 6-0 najpierw. Co? Gdzie ty jesteś? W Niemczech. Weź ku mikrofon. Ja wiem, że ty jesteś. Nie. Akwarium siedzi. Dobra, nie. Skręcamy w prawo. Co nic? Co tam? To nic, nie. Co, no nic się nie stało. A co się miało stać? Nic musi. On jedzie przed nami i normalnie jest, więc. Normalnie jedzie. No właśnie, więc. A, witamy na Sepertynach. O Jezu, ile tutaj? To wjedziemy, no. Czekaj, bo Wiktor się tam... Będę jechał za tobą. No i rozpoczynamy. Na luzie. A zaraz zobaczymy. Wiesz, Moko, to masz teraz problem przekazać przez rondo, żeby się nie zawiesić, więc ja nie wiem, czy tak na luzie. Moko to jest Moko. Co to jest Moko? A Matix to jest Matix. No tak, no, Matix to profesjonalny kierowca. No tak jak ja, nie? Tak, szczególnie jak się zgubił na serpentynach. Matix to wazelina i tyle. A prędkość 60 na Sepertynach. Ja 80 zakręci. Ja mam do Finlandii chyba. Tak, Masek? Tak. Powiem wam, jak patrzę, że przede mną jedzie Moko, a za mną Wiktor, to się boję. Dlaczego? Mnie się boisz? A mnie się boisz, Czek? Nie, ciebie nie. Najbardziej mnie się boisz.
Za serpentynami 7-0. Kubisz, że ja nie jadę. Tam. Kuba, a jak ja mógłbym się ciebie bać? Trzy razy gramy, stawiamy na koła co chwilę, więc... No właśnie. To ja powinienem mieć rangę pomocy do obaczenia. Chyba sobie dodam. Ty weź mi od razu też, bo ja ty pamiętaj, że też ciebie ratuję. Dlaczego jak jadę z takiej ostrej górki, to mi hamuje? Bo masz retardy. Tak. Aha. A bo ten pomad ustawiony masz. Nie. A jak to się wyłącza? Nie, ten pomad tu nie ma nic wspólnego. Ten pomad też może dohamowywać jak matony. A jak to się wyłącza ten? Ustawienia. A. Albo się zmienia skupienie biegów bez retardera. Jest taka w ogóle. A to sobie rozwiązanie, szczerze powiedziawszy. Tak jest. W każdej ciężarówce. A. Muszę sobie w skali chyba... Co tu się... To ja byłem. Aha. Kontra jedzie. Dwie osoby. Tego to ja nie wiem. Co się stało z moją Renatką? Ja takie... kontra jedzie, tak jak coś, więc tam... Dobra, uważajcie. Nieoznakowane? Nieoznakowane, uważajcie. Się hamują. Lagują strasznie, więc uważajcie. Ile ich tam? Dwie osoby. Pierwszy strasznie laguje, więc... Tam proszę uważać. A gdzie on jedzie? O jest. Z kontry! Wiktor, ale wytoczmy, co tam zrobiłeś, bo tylko patrzałem, jedziesz za mną i nagle jest się wisisz na baryce czy coś takiego. Skręcamy w lewo. Skręć w lewo. Nie, co się stało? Co się zatrzymałeś? Czy kliknę spację, czy tam przycisk, pod którym mam zapłon? Się nie wyłączył tyle. Co? Chciałem sobie skrócić trochę. Ale on ma każdy zakręcić, co nie? Leci po trawie. Mówiłem, że ja lubię jeździć po trawce. Mówisz i masz. No widzisz. Kuba, tam coś gada, bo ja nie rozumiem. Ja też nie. Ty widziałeś, jak ja ładnie ten bączki kręcę. Moko, wiesz co, może nie wierzę na takie skarpy, żebyś się zaraz nie wywalił. A ja fixa wtedy wpisywałem, wiesz? To wpis jak może jest rób ten. Jest prosta droga, a nie serpentyna jakaś. Aj tam. No to naprawdę mam ryzy, to zabiłem. To on już się prawie wywalił. Jak najechał, co nie, te pobocze. Jego cały czas widzę, że on tonął dwa, ale nie mówiłem po mnie, bo ja... A, dobra, spoko. Dwa auta za nim jeszcze, więc... Ha. To dalej w sumie nie wiem, kto jest. Wiem, że za mną Wiktor jedzie, co nie? Później Kuba. Nie musisz się najbardziej bać. Ja się nie powoliłem. No tak. Ja, mnie to nie obchodzi, czy ty kogoś... Czy ty się kogoś boisz, czy nie? No seka, boisz się Krzysztofa? Nie, to mnie się bał mnie. Jakiś bachot. Kto wyszedł? Emdzik wyszedł. FK pewnie go zmutował wcześniej. Moko, trzymaj się tej drogi. Co? Co, no cały czas jeździć po pobłoczu. No. Po trawce. Moko chce mieć ubrudzoną Renatkę. Dobra, no, już mam. To co, rozumiem na skrzyżowaniach, że skraca, co nie? To jeszcze jestem w stanie rozumieć, ale nie na prostej drodze. Jedzie po prostej drodze i sobie że na pobocze, co nie? Jaki to ma sens? A później fixa już zużyje. Moko robi czoko, to się dziwi. A, rację, zapomniałem. Tak. Wszystko wyjaśnione. Bo jak się chodzi, to taki jest. Kuba. Hamujemy tutaj. Hamuj. Mówię, ha... Co się stało? Miał... Hamuj. I już wynoszę dwa balno we mnie! Nie walnąłem w ciebie. Właściwie, po co się zatrzymaliśmy?
Chciałem zdjęcie zrobić tutaj. Na fanpage'a pójdzie. Bubek, powolutku hamuj, proszę ciebie. No hamowałem powoli, tylko że on za szybko jechał z tyłu za mną. Ale wiesz, na mokoń dalej za szybko to było. Hamuj teraz. Patrz. Spoko, no weź. No co? Już jak dobrze było. Tak, już widziałem. Załóż z tyłu Kuba szybko. Oko już uciekałeś przed chwilą na bok, więc... Teraz akurat wyszło ci faktycznie, ale przed chwilą to nie. No widzisz. Teraz takie, dzień dobry, konsola drogowa. Jedziemy? A myślałem, że tu będzie trzeźwo sprawdzana. Mało, chodź do przodu. Jedziemy już. Tak? Będę się śmiał później z powtórki oglądania w nocy. Co mogę wyprawiać z tyłu. Hamujcie! Hamuj! Mamy lagi, no tak? Aha. Co? Hamujemy ostro. Idziemy! Oko, ale wytłumacz mi, jak to jest? Ja wyhamowuję za każdym razem. Dobra, jedź Moko, no przede mnie. Bo on ma mapę wyłączoną, dlatego ma GPS-a, ma włączyć Moko, masz włączyć GPS-a. Nie wiem, Moko nie umie wyhamować, co nie? No, nie Moko, masz GPS-a włączonego? Kuba, zjeżdżaj. Kręcamy w prawo. Moko, GPS-a masz włączyć, mapę. Bo masz wyłączoną nadal, tylko cię sprawdziłem teraz na tamie. Co? Sprawdziłeś? Cię na tamie. Twoje hamowanie, na przeznaczniku. Ja mam cały czas mapę włączoną teraz. Jakbyś miał włączoną, to byś się hamował wcześniej, wiesz o tym. No ale co? No wiem, hamuj, to żeś hamował po drodze. Zatrzymałeś mi się przed nosem, no to jak miałem nie hamować? No a prędkość jaką miałeś? Jakoś 110. A jaka była? Co tam? Jaka była prędkość? 60 ustawiona od początku. Ale wiesz, ale my to pogranialiśmy w tym momencie, więc... No, wiem. I Bubek, i ty co? Ty celowo zahamowałeś, żeby go sprawdzić? No, przy mapie sprawdzić go tylko było. Aha, dobra. No bo wiesz... 110, 90, jaka prędkość? 150. 7-0. Czekam na resztę. Przepraszam, okej. Okay. Kto ma do Rostocka? Ja mam. Ja mam, ale do Berlina. Ja mam chyba źle mapę generalnie ustawioną, więc... Ale mi wychodzi 785. Tu masz na szybkiego. Ja mam jeszcze 1000... A do Rostocka pamiętam, bo ja mam 1200 na Berlin jeszcze. Weź przestań. Dobra. Jakoś się wglebałem. To co? Dodam bardzo. Ja nic nie widziałem. Kubek się rozwalił. Moko, to idzie. Kubek, nie wiem co Bubek odwala dzisiaj na tym konwoju. Nie wiem co jest, jaki... Kuźwa. No, bo on takie wrażenie, co nie? Tak, może mi się ustawi jeszcze. Dobra, ja sobie ci wyjeżdżam jak coś. Kuba, pomoc drogowa? Może mi się uda, zobaczymy, okej? Czekaj. Co mogą tu nie wierzyć? Jadą tu na stację, co nie? No i zobacz, że mam biegę. To udało się, dobra. No idzie, jedziemy. Nie, dobra, już mam okej mapę. 775. No ja tu czekam. Nie no, zagapiłem się, bo w murek podskoczyłem tylko. Nie ma
Zawsze jak gdzieś jedę, czy konwój, czy coś, to zawsze gdzieś wypadnę po drodze. Ale pojedę w przód, wciągnie wszyscy na raz. Jedziemy do przodu, prędkość 80. Dawaj, Wiktor. Jadę! Jadę i do końca do celu nie pojadę. Ale my... Normalnie, kurde. Bube, odcinek, live. Odcinek. Okej. Tu nie ma live'a? Nie. No nie telefonu, ja nie chcę. A ja ma TikTok okłamałem. Teraz ślimak teraz jest, nie? Skręcamy w lewo na ślimaka. Spokojnie, jestem. O, ślima mam. Nie, przy naszym podziękowaniu mamy na zwykłe nagranie, które ustawiamy później na następny dzień. Czyli na jutro coś mam, czyli na pojutrze będzie podziękowanie wstawione dopiero. Chyba, że na jutro na wieczór będzie. Co? Ty tam uważaj na Matrixa, to jest mój Matrix. Nie, ty, ja nie jestem z tym nikogo. Moni. Amonia to jest w ogóle inna historia. Prędkość 7.0. Wow. Ty, a czemu mi sama ciężarówka przyspiesza? Tempomat. Nie! Tempomat mam włączony, przecież widzę. Gazu, kierownicę, tak naprawdę. No przyspieszam cały czas. Informuję, że za mną jedzie kąt. Jedź na prawą stronę. Więc mogą trzymać się swojego pasa. Co Kuba tam gawalić? A ja przyspieszam na 9.0. Ale co się dzieje, no? Auto mi przyspiesza. No naciśnij to. No właśnie. Autopilota masz. No serio, no. Moko, trzymaj większy odstęp, bo znowu nie wiem, czy się wydarzy i wylecisz ten. Trzymaj. Tego ten. Pilota. Mhm. 9.0. Stówka ustawiona. Ale ja nie ustawię tempomaty, bo mnie przyspiesza cały czas. No, to nie ma, to denerwuje. Teraz okładam cały czas gaz, trzyma. Uwaga, zwężę na jedno, na dwa. Trzecie to sklep na Pragę. Idziemy ciągle środkowym pasem, tym drugim. Moko, ale proszę cię, trzymaj się swojego psa. A jak zmieni to włącz kierunkowskaz, a nie latasz lewy, prawy, bez przerwy. Dobra, no. Tam już. Ewidentnie kierowca BMW-ki, co nie? Dalej mnie przyspiesza, szlak jasny, Żorza. Okoń się cieszę, że ci sam nie hamuje. Co? Cieszę się, że ci sam nie hamuje, wtedy byłoby gorzej. No ale dodaję mi gaz. Zjeżdżamy w prawo. Dodaję, że muszę hamulec dawać. Lama nie dawać. Ty, no ale czego tak się w ogóle dzieje? Ej, stop, a wcześniej no mówił, że mu sam hamulec, nie? Z tego co pamiętam. Tak. Nie? No. Mówiłeś. Kiedy? No, Mówiłeś, Moko. Ty, no ja nie wiem kiedy. Moko, Matko, no, chcę jeść właśnie. Ej. Ma ktoś alkomat przy sobie? Zaraz go tam zmierzymy, bo jakoś... Zwiększam prędkość. Bo mi tu chodzi, żeby Moko tam zmierzyć, co nie? Bo on jakoś tak... Będzie na alkomacie albo trzeźwy, albo pijany, będzie koronawirus. Dobra, 3 promile mam. Poza skalą. Prędkość 110. Pozostałości po... jak to? Nie pamiętam. Po Grzańsku. Wiktor, daj jej gazu! Gazu! No daję! Nie mogę! Okej.
jedziesz tam. Dzwonić, żebym ja muszę przyspieszyć. Co? Co, co? O matko. A, te górki. Nie. No przynajmniej odświeżone tereny, co nie? Tu już fajnie jeździ. No, ale ta górka nie ma. Góry. Moko w barierki wjechał. Nie, musiałem sobie zastartować kierownicę, wiesz? Bo mnie denerwują te pedały. Moko. No ale to nie pedały, tylko sama gra. Co się stało? Kurna. Co odwalił? Moko. Moko. Sorry, no ale bym się nie zmieścił. Moko, masz lusterkę, tak? A jak się nie masz, to się zatrzymujesz, a nie pchasz. No, dobra. Moko, ty musisz patrzeć, kurde, na kierowcę. Ale nie wiem, co on dzisiaj odwala, co nie? No. Czego bez przerwy upominam, co nie? No odganiacie? Tylko żelaj 110. Moko jedzie przede mną. No najlepiej, co nie? No, dobra. Ile masz, Moko, jeszcze do celu? 1800. 2296. Zaczynamy na 2742. Bo ja nie mam mapy, ja nie mam mapy, no. A daleko tam jeszcze do tego Rostoka? 597 km. Rostoku. No, Sergio, chyba sobie to jutro skończę, a jak coś... No, jutro sobie to skończę. No, komu tam. No ja się umówiłem z Wiktorem na Wingmana. Ale może, bo ja tak, ja potrzebuję wików i będę mieć już rangę, więc ja bym chciał najlepiej na przykład. Potem rózkę znosana. I co dostałeś? Silver 1 chyba. Co dostałeś? Nie wiem, bo nie patrzyłem. O, jakiś konwoik, ale mi FPS-y spadły. No, umowę 5 osób muszą FPS-y skaczą. Serio? No. Ja szczerze nawet nie poczułem, co nie na FPS-ach. Ja poczułem, bo mi spadło 7 FPS-ów. A co ty masz za komputer z drewna jakiegoś? No, z drewna dokładnie. A co ty masz za grafikę? Co? Co ty masz za kartę graficzną? Grafika to wszystko psuje. GT 710. O Jezu. No was. To jest jakiś dramat. Ile on ma pamięci? Ile to ma pamięci? 1 giga. O, 2. A zmieniamy pas na lewy. Na środkowy? No i skręcamy w lewo, zjeżdżamy. A Frank w Ercu skręcamy w lewo. Cicho mu. 1050? Tak. No nawet tańsze już jest teraz. Ile? No. Teraz już... Na razie kupujcie, bo jest wszystko tańsze. Pójdzie w górę znów, do ostro. No właśnie generalnie, przynajmniej jak ja patrzę, to właśnie w tym momencie już są ceny za ten wyższe, więc... Zaczynają z powrotem wracać w górę ceny, dlatego że jeszcze benzyna stoi poniżej oczekiwań, które były wcześniej. Była w promocji. Nie. A nie. No a FK dzisiaj... Ja muszę podbiegać z tego, bo ja na wagę się przysiadam. Co? Dane, a wczoraj... Tak. Nosek jednak? Tak, bo odetnę moją kurtkę. Co? Co jest? Ja na Mercedesa będę się przysiadał. Ja skakanka zostaję. Ja na Volvo. Ja na Volvo. Ja ze Skali na Volvo przychodzę. Ja ze Papika na Volvo. A ja z Malna na Mercedesa. Będę miał spalanie kręgi. Będzie miała rangę ciężarówki Volvo. Kubuś, a ty jaką bierzesz? Volvo. No właśnie, nie wiem, albo Mercedes, albo... Albo co? Albo... Nie słyszę, u was też ten... Mercedes. Skręcamy w prawo. Albo Mercedes, albo co? Jezus, no... Albo Iveco? Ja nie słyszę. Ja też nie. Ja usłyszałem Mercedes, albo Volvo. Ja też tak rozumiałem. Moko, przyhamuj. Mnie już tam nie ma. Daj, pies Mercedesa, Kubuś. No. Wkręcamy w prawo. Ale tutaj łuk jest. Bo tak, Akres ma już pachy i Volvo ma pachy. Znaczy, no słuchaj, tak. Daszek, ja muszę to do jutra to wymyśleć, bo jutro ma być nowe dacho już.
No tak. No i będzie trzeba ciężarówkę kupić, dlatego muszę no, rozwalać szybko. No, wpadałoby. I te screeny poróbcie w salonie najlepiej. Się właśnie... No normalnie jestem dzisiaj zmęczony. Wiecie, ja się wahałem między właśnie Mercedesem a DAF-em, co nie, ale stwierdziłem, że biorę Mercedesa, bo on ma te podwozie, co nie, balstowe. No. Mam pytanie, jak wstawię trasę, to nie będę miał przekroczone, to mi zaakceptują, tak jak będę miał z maja? Nie. Spokojnie, ale przejdzie to później, spokojnie, najpierw w nich tak chowajcie. To czyli jutro z nim start jest, tak? No od dzisiaj w nocy. 23. Czyli no, czyli można powiedzieć, że od jutra już. Naprawdę. No i proszę wrzucać. Ale jeszcze Emsik musi sprawdzić, wszystko ustawić, że nie ruszacie jeszcze nic. Jeszcze dzisiaj ale nie ruszajcie, bo... Nie, będzie tak samo, tylko zobaczycie różnicę między tym Tacho, co będzie, a teraz jest, a tym, co będzie. A tym, co teraz jest. Tam nie będzie za dużo różnicy. Powiem ci, Kubuś, że z tego, co wiem... No oprócz tego... Mati, oprócz kupowania ciężarówki, brania kredytu... Ja... Jest już się, moko! Powiem ci, że będzie trochę kombinowania. Będzie trochę kombinowania. Tak. Brawo, to jest. Tak, zobaczysz, czemu będzie kombinowanie. Jak się... Czemu mnie to się tak laguje? No u mnie też, wiesz, bo... jak go przed chwilą zalagował? Oj, u mnie wpadł i wypadek. No widzisz. Kubuś, wyprzedzać cię? Nie. No, lagę. No patrz, co się dzieje. Jak widać, no to miałem strasznie dużo lagę. Prędkość 8.0. O kurde. Na mój pin. No co tu się... Ty masz... Aha. Kubuś ma większy tak naprawdę. Coś się dzieje. Ale u Kubusia nie widzę, żeby go logo... No właśnie u ciebie nie bardzo, a nosacza straszy, nie? W ciur. Kontra jedzie jak coś. O Jezus. To ja jest nos... U mnie jest 64, ale nosacz kurde. Moko. Jezus, ale go cofa. Uważaj, bo kontra! Było info. No mówiłem przecież, że... Ostry zakręt jest. Ostry wjazd w górę, a później w lewo. Prawie w nią walno, chłop! Nie. No i serpentyna teraz. Nie walnąłem oko i ja skrzywanąłem. Ani prawie, ani dopiekałem swoim pasem. Przecież widziałem! No u mnie jest 64 cały czas, o, więc nie wiem, czy się... O, dobra. Mam 6. A ja mam... O, jeszcze. O, kuby spadki. Ile? O Jezu, co tu się nosek stało? Kuby jest piki. Dawaj, wyprzedzaj. Śmiało. No, ja cię wyprzedzam. Ale mnie nie ladzę. No, ciebie nie. Już nie. Dawaj, Kuba. I ile tam jeszcze do końca, Daszek? 532. Okej, okay, dzięki. Ja mam 1200, więc no. Ja mam 1755. Ja mam 2070. Tak, a jutro je jedna promocja z Holandii. Jest! Bubek! No co? Najlepszy organizator. Spokojnie, utrzymał się na zakręcie? Wiktor, ty jesteś najlepszy organizator konwoju w chłopie. Chłop zorganizował swój konwój, na którym go nie było. Bubek, ale powiedz. Bo jak powiem ci grubo, to już widziałem, to chyba ten lusterkiem obdzierałeś kurde asfalt. No, już tak było. Wkręcamy w lewo teraz, ostry zakręt. No, kurczę, udało się, że się odbiłem jeszcze. Bo to ci tylko uratowało, bo to już byłeś takim, pod takim kątem, że... Aha. No to tak wszystko będzie na co w tym, można sobie obejrzeć później. Bubek, ten efekt, gdy już
To jest godzina, to jest około godziny jazdy tutaj, bo tak godzina i chyba minuta jeden bodajże. To sobie Matrix zobaczyć, co się działo, bo zakręcił mnie. Tak, jest pół godziny, jeszcze będziemy jechać, czy nawet więcej. O, już Matrixa nie ma, to Matrix sobie obejrzy później. To mu wyślesz szybciej niż na YouTube'a dasz. Tak, nie, jutro nie, bo i to wstawka idzie, co dzisiaj jechałem z Barcelony do Wenecji. I to będzie pojutrze, ta wstawka dzisiejsza. Ty na pewno czegoś dzisiaj nie piłeś, bo jakoś tak ta twoja jazda dziwna jest. A nie wiem jeszcze. No kurde, tak. Bimber. Setkę ustawiam. A czy ja spałem tylko 2 godziny po nocy? Może się jakieś pisko dupnęło. Nie, bo nie piję. Bimber. Ja mam wrażenie, że moko to co najmniej 2 w takim razie, co nie wiem. Przyspieszam. Ja nie piję. Na 110 przyspieszamy. Będzie kiedyś taki konkurs, że można losa będzie drogi, typu jedna osoba, na przykład zganiu droga, takimi swoimi losowymi. Tak chyba nie bardzo, tak. Chyba nie bardzo. Przepraszam. A, no to może. Nie powinniśmy skręcić w prawo? Dobrze, jedziemy. Zwężenie drogi, ale tak naprawdę... Jakie zwężenie drogi? Gdzie on to widzi? Mają, to co tu jest? Ale to tam wcześniej było. To pod mostem. Na przykład tutaj. Nie pokazuje, żeby skręcił w prawo. Mama mi każe zawrócić. Bo może masz pineskę. No właśnie mam, ale mi kazało tam jechać. No mi też tam kazało, szczerze powiedziawszy, jechać, co nie? No bo nawigacja znowu jest, znowu mapa jest zmieniona. Jak zmienić? Prosto jedziemy, no nie jedziemy. Dobrze jedzie, bo ja patrzę nie. Na mapę, więc dobrze jedziemy. Dobrze jadę. Ja jedę z pamięci. Czekaj. Już patrzę. No też. Koło Erfurt mieliśmy jechać. Dokładnie tak. To są tereny nieodkryte, które chciałem ruszyć. A nie, dobrze jedziemy. Się w ogóle chama pozostała zastartowała. Mi nie. Mi każe, ja mam taki zabijak dookoła, więc mi się ma pozarestowała, tak patrzę teraz. Ja dlatego źle prowadzi cały czas. Chyba, że ja przez przypadek zarestowałem, co wtedy pineskę odznaczałem. No właśnie nie wiem, bo mam mapę źle ustawioną. Po prostu mi się zrestartowała, co nie? Nie mam żadnych punktów. 400 km. Czyli nie masz żadnych pineski. Nie. Posuwały mi się wszystkie, nie wiem o co chodzi. Ale ty na szybko. No tak, no ale pineski nie mam, co nie? Skręcamy w prawo. Na Leipzig. No zaraz kiepie. I powinniśmy tu w lewo pojechać. Prawo. Powinniśmy tam prosto pojechać. Nie, w lewo. Prawo skręcamy. I później w lewo jest. Nie, tam jest. Prawo i w lewo. Dym jest do mikrofon. Powinniśmy skręcić, powinniśmy jechać dalej prosto. Tak. A nie tutaj. Mhm. Na autostradę jakoś tam. Teraz porównuję mapę, co nie? No i powinniśmy tam w lewo pojechać. Cie, normalnie jest. Jest prosto, tylko że miałbyś lądówka później w lewo. Nie ma autostrady po drodze, jest lądówka. Patrzę na tą mapę. Spokojnie, nadgonimy to na lądówce. No nie wiem, nie było na mapie, na Lipsk zjazdu. No nie, było tam normalnie w lewo, było tam, że prosto się jechało. No tak, zaraz odgonimy. Jakbyś teraz na prosto w prawo biegał. Gdzie wy jesteście, bo ja już nie wiem. Jedź w stronę Lipsk. Tak, bo ja wiem. Ja na stronę kartę. No to super. Zawracamy? Zawracamy? No tak. Ja muszę mapę. Ja czekać tam, bo zawracacie w stronę kartę. To zawracamy. Zawracamy. Na was poczekam. No to lądówka miała być, ale dobra, jedziemy to co pojedziemy. Okej.
Panowie, a jak sobie zagramy Wingmana, to zagramy sobie jeszcze turnieja? Możliwe, ale Moko, możemy, Moko i Nosa, czy możemy tylko grać na Inferno? A dlaczego? Co się stało? Bo na Inferno mi bardzo dobrze idzie. Aha, dobra. A poprawiłeś sobie rangę w CS-ie? Na turniejowym? Spokojnie, dobra. Okej. Grać CS-a może dzisiaj Bubek? Mogę pograć jeszcze. Bo Daszek chyba nie gra, czy Daszek chce? Nie, ja nie gram w CS-a, nie lubię tego. Też, które mam, nie? A prędko 110. Słońce razi. O Jezu, jak daje. Dobra, tabem zasłaniamy, o. Tabem zasłoniłem. Czym? Tabem. Wziąłem tab i po prostu se ułożyłem tam. Break, ten też. Świetne zastosowanie taba, co nie? Na pewno takie to... Po to go stworzyli, co nie? Ile tam jeszcze do końca? Nie, prosto idzie. Pinacka mi się zawieruszyło. O, tap na cały ekran. I daj ten. Nie chcę zrobić z tego tylko całego czarnego. Nie no, bez przesady. Basta, czy dojeżdżamy racji? Czekaj, bo teraz muszę tego taba zabrać, bo tak trochę za mgłą widzę. Osad. Wiem, jestem, ja nie mogę. Osad, powoli ruszaj. Gdzie jesteś? Tak, na stacji, co? Tak, na stacji. Już. To już ruszaj, no powoli. Mam z prędkością 110 jedziemy. Szybko idzie tam na lewy pas? Tak, ty jest jeszcze na lewym, będziemy prawym. A my sobie mogliśmy na lewy uciec. Nie, spokojnie, my pojedziemy prawym, na lewym jedzie. O, się dołączę. No lepiej jest tak. Generalnie będą przepisy. No właśnie, o to mi chodziło. No ale jedziemy ciągle szybkością. Dobra, jest kolejny. Sam mnie wyprzedził przed domem jeszcze, poszedł na lewy. Zgorzej, jakby nie zdążył wkręcić się. Cześć, Matti chce później powtórkę, bo jest godzina i jedna minuta dalej do przodu. Co? Jeszcze raz. Później sobie zobacz, jak mało co nie wylądowałem na rowie. A to byłem wtedy. Tak, dzisiaj? Tak. Kiedy? On był przy tym? Nie. Byłem. Nie ogląda? Był. Przy tym. Jak ja mało co przed daszkiem nie poleciałem. Byłem. Mało co nie leżałem już. To, że się nie odzywałem, to nie znaczy, że mnie nie było. Chcesz, że skręcamy w prawo? Chyba, że tak. Ale chociaż sobie zobaczyć, jak się odbiją od tych, od barierek. Co wy tak szybko jedziecie? No dobrze, jedziemy 110. Bubek taki ten podaje. Ja muszę ciągle spamiać, bo to kierownica twojego idzie. Na stacji benzyną się zatrzymam na prawo, chwilę odpoczynku na uzupełnienie płynów. W porządku, znajdziemy inną trasę. Co ty zrobiłeś? Nie. Kto? Jechałeś. Co? To jest trochę większy parking, to się zatrzymam w kilka osób. Zobaczę po kątu. Ja mam coś później do szkolenia na zero. Wszystko. Gdzie wy jesteście? Mam ostatnio.
jedź bezpiecznie. No koło, przypał zrobiłeś już. Kuba. Obrysowałeś mnie. Będziesz płacił za lakier. Ja ładnie jeżdżę. Ustać jakoś, panie? Dawajcie mieć takie, ten, żeby te schodki się zrobiły, co nie w miarę równe. Wiktor, ale ty dobrze stałeś. Naprawdę? Sprawdź mi szas z tym, dobra, wyrównajmy po prostu i tyle. Na wyrównę sobie. Smoko. Czekaj, dobra, to ja pojadę tutaj. A może jakieś przepraszam do Wiktora, co? Sorry. Nie ma problemu. Żeby to było też tam. To się odwala. Który to zaraz wjeżdża? Moko. Moko, bo zaraz... Zaraz ten reporta ci dam. Daj. Ej, Wiktor, wyrównaj do reszty. No dobra. I nosacz też możesz w sumie. Dobra? No, wyrównaj. O, dobra jest. Który tam tak silnik piłuje? Kuba, Kuba, ty co tak cały wjeżdżasz w moją kabinę? Myślisz, że ja tego nie widzę? Oj. Aha, on... Kuba. Chłopak poszedł stać. A, on poszedł na ZW. Dobra, on ręcznego, bo to jest z górki, on ręcznego nie zaciągnął. I cały czas się dlatego bym nie wjeżdżał. To poszedł i on się cały... A ta jego ciężka cały czas się od mojej odbijała. A ty, Kuba, nie ma. No tak, bo ja sobie nawet tutaj bez gazu sobie nie jest wyrównywałem, co nie, jak to za dobrego stałem. Nie wiedzieć, ale tu jest z górki, co nie? O, nosacz. Nosacz, wracaj na szereg. Co, reporcik dla Kuby za blokowanie stacji. Co się to odwala? No, ręcznego mnie zaciągnąłeś, geniuszu. Ale jedziemy. Co, ja mam jechać, czy Moko drugi? Nie jedź, Daszek, bo Moko jakoś niebezpiecznie mi jeździ z tobą. Dobra, Moko, stój już. Ja jadę, czyli jak? Po wyjeździe 80, czekam resztę. Co byś tam tak wszyscy pchacie? Daszek, masz normalnie mapę? Czekaj, przepchnę się mapę. Dobra, dzięki. Aż slot tworzę nagranie, zobacz, co się działo. No, powiem ci, to jest... Wiesz, najpierw w ogóle mi w kabinę słowo odjeżdżałeś, co nie? Tak, zapisz sobie godzinę 15. Zostałeś się cały czas na kabinę, co nie? I mi o nią uderzałeś. Wiesz, stukałeś i się odbijałeś do tyłu i tak w kółko. Ta, prędkość 80. Aż w końcu ogarnęłem, co nie, jak stoczyła ci ciężarówka na dół. Pomijam lądówkę, idziemy ciągle autostradą. Przyspieszamy do 110. Idę. Nosek sobie trąbi. Jak to niech sobie trąbi?
co? O kurde, ale pink, o Boże, uwaga Kubuś tam co tu się stało? No, schowi co się stało. Ojdi. Co, nie gadaj, że on nie problem. Pink. O kurna, to ja się boję. To ja się boję, na nim jechać. Dobra, ja myślę. Ja się zawsze boję u ludzi pingu. Chociaż mi nie skacze za bardzo, ale jest tak 60-40. To jest w tym stylu. Dobry jest nawet, czemu nie? Znaczy Matix ma najlepszy. Czasami nawet 90, ale to już zależy. Matix ma najlepszy, 9 od tego, chyba. Czy 5 urządzeń siedzi na Netflixie. O, to prawda. Ja 5 urządzeń ogląda Matix, a filmy to wtedy jest 1200 pingu i cię nie bywa na serwera. A Matix jest? Matixa nie ma. A Mateusz? On sam w ogóle mieszka? Ja, on mieszka w bratu. To jego brat nie korzysta, czy ma po prostu taki zarąbisty internet? Nie wiem, on się ten. Jest pewnie blisko serwerowni. Tego ten SMP. Tak. Oni chyba mają na przykład. Bo pokazuje, że Matix ma 15 pingów. No 9 niedawno było. ETS ma 9. A też zależy. A na chyba. Też zależy w sumie od serwera, na który wbijamy, co nie? Bo nie, ten serwery są różnie porozmieszczane. Nawet te europejskie. Więc na jeden będzie miał lepszy ping, na drugi gorszy. Z tego co pamiętam, kiedyś chyba EU1 było ten. Co? Nie, kiedyś mówił, że ten, jeszcze jak EU1 było, co nie? Tam, nie wiem, nie pamiętam cóż kiedyś, ale pamiętam, że właśnie było ten w Poznaniu albo w Wrocławiu. Co było we Wrocławiu? Serwer EU1. A. Postawiony. Tak, we Wrocławiu. No, a tu było w Wrocławiu. Ale to kiedyś to było? No, kiedyś, teraz to już nie. Ale to. Bo teraz ci nie powiem, ale wiem, że miała taka, wiesz, że po prostu tak było, co nie? Aha. Było. O kurde, Kubuś, ping jaki masz? Perfekt. Jaki? 330. No dokładnie, fajnie. A około 40. No ja mam cały czas taki, czasami ja 30. Mam, od 40 do 90. No ty masz 50. 50 masz teraz. Ja to pamiętam, jak kiedyś dawali kary na tarak SMP, co nie? Znaczy ten, kary, bany. Tam na tydzień to tak naprawdę minimum było. A teraz jest to samo przecież. Nie. 4-5 dni. Jak? A tam się zaczynało od tygodnia tak naprawdę, więc... Czyli teraz już mało są bany? No. Na Wiktor jak dostał? Na ile on to dostał? No, wiesz, są wyjątki, ale generalnie zwyczaj tak to wygląda. Teraz, nie wiem, 5 dni, co nie? Coś takiego. Ale... Zależy ile panów dostał. A perma za co można dostać? Jak za dużo się ma, tak? Wiesz, ja to powyżej. Powyżej chyba 4 banów. Nie, jeśli masz 6 banów. 6 ban to jest perm. Nie. Tak. Że miał takiego niby ghost mode'a, wjeżdżał przez wszystkie. A, no to tak, za to też jest ban. Perm. To skończamy. Uwaga, po lewej stronie będzie dodatkowo ten kierowca jedzie po lewej stronie. Będzie dołączał się, uważaj, my dołączamy. Teraz to uważajcie. On chyba środkowym leci z tego co widzę, więc... Nie. O, mruga, żeby zjeżdżać. To źle w lusterku spojrzałem. Mruga, żeby zjeżdżać. Generalnie... Mi się wydaje, że ja tego gościa widziałem dzisiaj na Snapchacie. Nie wiem. Był. O, ten gość, ten Dio? No, tak mi się wydaje, że to był ten gość. Tak z ciekawości, kto pamięta czasy jak ten, przed Andówką, jak wszystko w Rotterdamie by się tam odwalało?
Tam były korki. O, matu, ty mi nic nie mów. Przecież kiedyś, ja dostałem kiedyś bana za wjazd z kodem do aeroportu. A nie można? Kiedyś będzie lampówka. Przez tydzień nie można było. A dlaczego? No bo takie, tak stwierdzili, co nie, że to ten jest po prostu ten, że nie można zjeżdżać z kodami i tyle, co nie? Aha. A potem oni stwierdzili, że to jest bez sensu i wycofali, ten cofnęli po prostu, co nie, ten regulamin. Po prostu usunęli, co nie, ten punkt. Aha. A. Czyli tak zwany paragraf. No tak. I do tej pory mam, co nie, pana zawiązać z kodem do aeroportu i widać w mojej historii banu. A ile miałeś? Na 2 godziny pana dostałem. Ale nie, ile miałeś banów? Łącznie? Ile mam generalnie banów? 3. No. O kurde, to jeszcze 3 i tego. Nie, ja... wszystkie mam wygasły już. Aha, czyli to... A, one po roku czyli... wygasają. Aha, czyli jak one wygasną, to już tyle. To tak. Wtedy od nowa. I pokazuje się, czy są aktywne, czy nie, co nie? Wiesz, o Jezus, a ja myślałem, że to tak działa, że 6 w całej karierze. Nie, to się tak jak punkty są, co nie, nie wiem, ten, nie wiem, na prawie... Tak punkty karne. Punkty karne, tak, co nie? No, tak, to wiem. W prawo. Wygasają. A co ile wygasają bany? Co rok. Co roku, to nie? To ja miałem tylko jednego, ale ty masz 3 już wygaśnięte, czy aktywne? Wygaśnięte już wszystkie. A, no to ja mam 1 wygaśnięte. Bo to po roku od tej sytuacji, co nie, się wygasają te bany. Mhm. Ja mam 3 aktywne. Czekaj, od wygasa po rozpoczęciu bana, czy po zakończeniu? Chyba od nadania bana rok musi minąć. Tak, od nadania. Wiesz, później ci się zmienia status na nieaktywny, co nie, tego bana, ale dalej w historii widnieje, co nie. Tylko, że nie jest brane pod uwagę. No to ja coś później powiem. Daszek. To coś chciał ode mnie? Nie. Nic. Już. Jesteś piękny, przystojny. Tak. Ja i pies Sołtysa to najpiękniejsi we wsi. A co Kuba ty? Chodzi mi o twojego brata. Kuba, co ty nie wiedziałeś o tym, że bany wygasają? Po roku? Ja coś ci później pokażę. A, spoko. Pokażę ci. Po konwoju. Dobra. Znaczy to ja myślałem, że nie wygasają. Patrz, mi teraz miać w prawo. Ale to nie idziemy lądówkami. Mi każe zawrócić, co? To bo miała być lądówka, bez lądówki jedziemy. Wiem, ale on mi ogólnie... O kurde, Wiktor Pink! No to był punkt pod na lądówce, dlatego pinaska była na lądówce na dole. Trzymaj się prawie. Ale no, spokojnie, możesz jakby... Powoli się zbliżamy do Roztoku. Dobra, czyli dobry, już będziesz miał pinę. Tak, ja tylko tej chwili spojrzałam na ten, ale na Teamspeak, ale się znajdę do wątra. Okej, dobra, dzięki. Będzie się zaczynało to. Okej, dobra. A gdzie wy? My? A ty się poddałeś na syk, czy co? Nie, tak się pytam. To co, ale ty jedziesz w końcu, czy nie? Ja bo ty tam się rozłączyłeś. My jesteśmy, no już dojeżdżamy do Roztoku. 40 km do celu zostało. Skręcamy na Simaka za chwilę, na prawo zjazd. No to jest to zaraz koło nas. To się tepnij na serwis po prostu. Tepnij się na serwis. Następnie zjedź w prawo. A czy ogólnie... Będę dają Hamburga. Tak. A, do Hamburga. Niech gdyby nawet Hamburga. A! Świetny, bo my Hamburga tepa. O Jezu, my tu zjeżdżamy? Tak. Boko! O kurde. Co? Kto zrobił? Nie, bo... Ubek mówił, żebyś włączył mapę. Czy masz dalej włączoną? Mam. Ale nie ma ustawionej pewnie. Nie mam, a do tego jestem zaspany już. O tej godzinie? No, jak... Ty już kończę, a tak to muszę spać. Jak chodziłem 3 dni pod rząd o 4.30 spać, to się nie dziw, wiesz? Wstawałem rano. Ale to się nie chodzi. Było 9. Grał do 4.30 BTR. Dokładnie.
No wiem, bo on był. O, kogoś. Witamy w Rostoku. Tak właściwie, ja się stanie zacząłem nad tym zastanawiać. Od kiedy w ogóle są te limity, ten różne w mieście? Od niedawna. Bo właśnie wiecie. A. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręcam w prawo. Bo generalnie w sumie spoko opcja to jest. A się ma. Jest i nosek. Łubek, a ty co? Przestało mi się trochę. A. I dojechaliśmy. Dziękuję. Przeliczam trasę. Bo? Coś mi tak czepia. Mnie też właśnie. O kurwa! Nie przeklinać. No ty... Co zwali mi? Wydupcyli się. Mogę się wydupcyli. Co ja? Ktoś mnie musiał popchać chyba, tak? Ja nie wiem, bo będę daleko od kurek, więc to nie. Nosaczkę już. Ale to ja to... A, to wiesz, no co, serio, bubek? No! Ja mam tutaj do prawej dojechał i tak ten został, co nie? Bo tam jednak dalej są naczepy już. Sekretarka, to był on. Do prawej dobij, co nie? Dobra, się tepam na serwis. Ta, bo na reputację, w roboter jakiś. O, co nie? A, zdjęcie robimy grupowe. Widzę co, czekam na nasze. Ja tu właśnie stoję. No dosyć, proszę. Ja już stoję. No widzę. Nie, nie mam czasu, więc nie czekają. Światłoka zostawiałem włączone, czy nie? Co? Jak coś od razu mówię, nie zaczepiać mnie, tylko mi pisać na wiadomości tej, na wiadomości, bo wtedy widzę to na Overwolfie. A, znaczy na tekstowym. Mhm. No, siema, moko. Siema. O ty kurde, co żeś mnie biorą. Czekam na Rosie, gdzie jesteście. A to w końcu Kubuś czy Nosacz, kurde, bo ja już... Ja. Kubuś, o ty... Ja to wzywam. Znowu ktoś mnie zaczepia, no czego? To sekretarka może. No czego? O, sekretarka. Dej odkrecik. A, że ten, rekrutacja. Tak. Jeszcze Daszek, kurda, Daszek. Daszek. No co za po prostu, no właśnie, ptaszek. Daszek, łopca ptaszek. Zacząłem ptaszek. Ptaszek. Nudziło mi się, więc zacząłem mu spamować zaczepkami. Kogo? No kogo? Mogo. Mówi, że będę robić, to stwierdziłem, że porobię mu tak. O ty kurde. Się powtórzał. Tylko myślałem, że później sprawdzi. Nie wkurzam się z takiego powodu, kurna. No czego tam? Bubeku. No ty kurna, co za... Moko, bo ci dam w rękę za chwilę. A czemu? Co? To cię prosiłem wcześniej. No co, już nic nie mówię. No o właśnie, o nic nie mówi. O. Nic nie mówiłem. Znaczy nic złego. Nic złego, no niestety taki jestem. Ustał się tam. Boże, jak mi się ustał. Daszek, a nie to sekretarka. Co? Sekretarka. Tylko Lamoko spami. W sumie przystałem. No ustawcie się do tego, kuźwa. Moko, ustaw się. Czy to nie jest wymagające miejsce do ustawienia się? Bubek. No. Czemu ty zawsze jak się ustawiasz, czy masz otwarte drugie? Co mam? No, nosacz. Zawsze jak stoimy na początku konwoju albo na końcu, masz otwarte światła drugie.
Nie wiem, tak mam ustawione. Dobra, to wszyscy długie dawajcie. No dobra. No sacz, długie światła. Rozumiem, tak się żegnamy z ten z Rangedy, dobijając silniki. Katujemy. Nie no, dobra, szkoda spalania. Awaryjny dajcie F, klawisz. Wiktor, awaryjny ma. Moko, znaczy Kuba, awaryjny. Już nie mokuj mi tutaj. Już mi tu nie mokuj. Dobra, chciałbym serdecznie podziękować wam za dzisiaj wspólną jazdę w podziękowaniu dla sponsora naszego Rano. Dzięki. Za miesiąc maj. Coś chcecie jakieś tam? Może też podziękować. Możemy je zwodować teraz? Dobra, czekajcie chwilę. Kuba, wiesz o co mi chodzi? Darzek, no wiem o co chodzi. Czekajcie chwilkę. Już, koniec.